Pierwszą konkurencją triatlonu jest pływanie, ale już nie o triatlonie będziemy rozmawiali, tylko kilka dni temu zakończyły się Mistrzostwa Europy w pływaniu, które odbyły się w Dublinie i chcemy porozmawiać, gdzie jest polskie pływanie, w którym miejscu jest polskie pływanie. A ja chciałbym uprzedzić twoje pytanie jednym bardzo ważnym pytaniem. Skoro w polskim pływaniu jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Skorykow, Kondraciuk, Duklanowski podcastują, bo lubią. Specjalnie dla was przerywają wakacje, by nadać podcast specjalny. Część druga i pytanie. Gdzie jest polskie pływanie? Gość specjalny, trener Piotr Albiński. Tylko w Run Forest Podcast. No więc postaramy się dowiedzieć, zadzwonimy do Piotra Albińskiego, wybitnego trenera, polskiego trenera, ale również byłego medalisty Mistrzostw Świata w pływaniu na dystansie 1500 metrów stylem dowolnym. Mam nadzieję, że Piotrek będzie pod telefonem, że odbierze i będzie nam mógł wyjaśnić, przedstawić krótką ocenę zakończonych w Glasgow Mistrzostw Europy w pływaniu, opowiedzieć o wyczynach polskich pływaków. Halo Wóz, halo Włodku. O, dzień dobry Piotrze, mam nadzieję, że nie obudziliśmy Cię o tak wczesnej porze. O tak wczesnej porze, nie, bezpośrednio z autobusu. Bezpośrednio z autobusu, czy Ty właśnie wracasz z Dublina? Dokładnie tak, z mistrzostw Europy, z Glasgow dokładnie. Dokładnie z Glasgow, no oczywiście. Oczywiście. Piotrze, powiedz mi, gdzie jest polskie pływanie? Czy to jest poziom, z którego możemy być zadowoleni, czy jednak mamy jakiś niedosyt, jeżeli chodzi o wyczyny polskich pływaków? No, będąc trenerem tej ekipy, pewnie chciałbym zaczarować rzeczywistość i powiedzieć, że było fajnie, że zdobyliśmy w sumie 8. miejsce w klasyfikacji punktowej. W klasyfikacji medalowej było słabiej, bo kilku naszych zawodników, tych, którzy mogliby zdobyć medale, pływało po prostu troszeczkę słabiej, no ale moim zdaniem mamy problem. Mówię to tak z perspektywy trenera, który po raz drugi przygotowywał zawodników do imprezy rangi międzynarodowej po kwalifikacjach na Mistrzostwach Polski. Gdybym miał, bo rozumiem, że mam rozwinąć temat. No bardzo bym Cię prosił, dlatego że ja oczywiście zadam Ci pytania pomocnicze, ale chciałbym dowiedzieć się, co dzieje się w głowach tych zawodników, bo rozumiem, że w mięśniach jest wszystko okej, bo zostali Twoim pewnie zdaniem, czy zdaniem trenerów klubowych, przygotowani dobrze do takiej imprezy, ale większość z nich nie potrafi nawiązać walki, kiedy przychodzi właśnie ten moment, w którym powinni dać siebie wszystko i pokazać, że są w stanie. Paradoksalnie widziałbym to zupełnie odwrotnie. Oni dają z siebie wszystko, ich głowy są na pewno w porządku. Mówię tutaj o Kacpru Majchrzaku, o Konradzie Czerniaku, czy całej ekipie praktycznie, która walczy, wyprowadzając żyły na tych zawodach. Ja to widziałem na własne oczy, bo uczestniczyłem w każdym momencie tych i przygotowań, i startów. Myśmy się naprawdę nie poddawali. Każdy dzień był pełen takiej pozytywnej energii, którą próbowaliśmy cieszyć się z najmniejszych sukcesów, tylko problem po prostu leży gdzie indziej. Chyba chciałbym postawić taką diagnozę i myślę, że mam rację. Mianowicie wygląda na to, że my po prostu mamy źle ułożony kalendarz startów. To znaczy nasi rywale mają do przygotowań do Mistrzostw Europy, mieli do przygotowań do Mistrzostw Europy o 6-7 tygodni po prostu więcej czasu. My robimy kwalifikacje pod koniec maja, oni robią na początku kwietnia. Oni robią pełny cykl treningowy, tak zwany mezocykl, w którym się przygotowują do tego startu i wznoszą się naprawdę na wyżyny. My natomiast po prostu nie mamy czasu odbudować i nadbudować cokolwiek, co było osiągnięte na Mistrzostwach Polski. Z wynikami z Mistrzostw Polski, kiedy kwalifikowaliśmy się do Mistrzostw Europy, my naprawdę osiągalibyśmy zupełnie przyzwoite rezultaty na tych Mistrzostwach Europy. Wręcz byłyby to medale, a tego nam tutaj zabrakło. Czyli sytuacja powtórzyła się z Rio. Tam również zawodnicy pływali poniżej oczekiwań, czyli poniżej rekordów życiowych. Na takich imprezach wymagalibyśmy rekordów życiowych. Tam mieliśmy tamtą sytuację. Ostatnio także tak naprawdę bardzo
bardzo, bardzo udane zawody, to były Mistrzostwa Świata w Kazaniu. Budapeszt też pokazał, że mamy problem po prostu z przygotowaniem tej formy i zastanawiam się, jakim cudem, dlaczego tylu trenerów, bo to nie był jeden trener, tylko 7-8 trenerów, którzy znają się na rzeczy, bo potrafią przygotować zawodników do Mistrzostw Polski, potem mają problem z przygotowaniem ich do imprezy tej głównej. My po prostu dostajemy zbyt mało czasu. Takim przykładem może być Wojtek Wojdak, chyba najlepszym. W ubiegłym roku, kiedy zdobywał medal Mistrzostw Świata z fantastycznym wynikiem na 800, 7:41, który byłby notabene złotym medalem teraz w Glasgow, on szedł zupełnie innym cyklem. On miał bardzo wysoką formę w kwietniu, na zawodach w Sztokholmie było bardzo szybko. Później kwalifikacje na Mistrzostwach Polski zrobił praktycznie z biegu, z treningu i potem fenomenalny strzał i przygotowanie do Budapesztu, do Mistrzostw Świata i srebrny medal. Ale szedł po prostu innym cyklem treningowym. Piotrze, ostatnie moje pytanie. Czy wśród tych zawodników, którzy startowali na Mistrzostwach Europy w Glasgow, ty widzisz jakąkolwiek szansę medalową na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio? Bo powiem uczciwie, ja chyba jednak nie. Nawet obawiam się, że będzie ciężko z tymi wynikami, z tymi zawodnikami walczyć o finały. Stąd moje pytanie, gdzie jest polskie pływanie, ponieważ ja oceniam, że nie ma następców Czerniaka, który był w formie, nie ma następców Świtkowskiego, który był w formie. Czy również nie widzę w tej chwili przyszłości dla Stokowskiego, który chyba gdzieś się troszeczkę pogubił i tej formy nie potrafi odnaleźć, mimo to, że ta forma powinna przyjść, to znaczy być przed nim jeszcze te największe sukcesy. No to jest na pewno surowa ocena. Wydaje mi się, że ci sami ludzie są w stanie pływać dużo szybciej, więc są w stanie pływać w finałach Igrzysk Olimpijskich, czy zdobywać nawet medale Mistrzostw Świata. No przypomnę, że Kacper Majszak ze swoim rekordem życiowym walczyłby o medal. Praktycznie startują teraz Amerykanie na Pan Pacyfik i zawodach Pan Pacyfik i my tak daleko od nich nie jesteśmy. Tylko dajmy sobie szansę na porządne przygotowania. Wydaje mi się, że tu jest kluczowy problem. Jeśli chodzi o Kacpra Stokowskiego z formą z Mistrzostw Polski, również walczył o medal Mistrzostw Europy. To ciągle są wartościowi zawodnicy. Ja bym naprawdę ich nie przekreślał. Dlaczego nie wystartował w sztafecie zmiennej? On po prostu odpowiedzialnie podszedł do tego, powiedział, że on nie jest w stanie nic więcej wnieść niż Radek Kawęcki. On już nie był w stanie, próbował przecież płynąć w miksie i popłynął w miksie z pełną mobilizacją, ale to już nie była ta dyspozycja, co na Mistrzostwach Polski, kiedy było 53,8 sekundy, to wynik absolutnie topowy na Mistrzostwach Europy. No ale chłopak powiedział szczerze, po prostu ja boję się zatopić tą sztafetę. Piotrze, ocena moja może surowa, ale dobrze wiesz, że kibicuję naszym pływakom, bo pływanie jest mi najbliższe sercu. Stąd też tego typu pytania i tego typu oceny. Bardzo ci dziękuję za rozmowę o tak późnej porze i trzymam kciuki nie tylko za pływaków, ale również za ciebie, za twoje sukcesy trenerskie i do usłyszenia w takim razie. Dziękuję, Piotrze, bardzo. Dziękuję serdecznie i proszę, wierzcie w nas. Wierzymy, trzymaj się. Trzymaj się. Pozdrawiam. Skorykow, Kondraciuk, Duklanowski podcastują, bo lubią. Specjalnie dla Was przerywają wakacje, by nadać podcast specjalny. Tylko w Run Forest Podcast.